Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu, już praktycznie tradycyjnym, bo prawie od roku się spotykamy w takiej formule informacji co miesiąc, co w gminie, co w urzędzie, co w naszej społeczności, w naszych wspólnotach. Przypominam zasady, mamy godzinę na spotkanie. Jednocześnie na naszej stronie można wejść w odpowiednią zakładkę, w której możemy zadawać pytania. W czasie naszego spotkania będę starał się na nie odpowiedzieć. Dzisiaj mamy kilka tematów. Myślę, że zacznijmy od tego najważniejszego, co nas tak wszystkich dotyka od kilku dni. Toczyła się wojna na wschodzie. Rosja zaatakowała Ukrainę i serca Polaków i nas wszystkich się bardzo mocno otworzyły. Myślę, że jesteśmy wszyscy poruszeni tą sytuacją. Wszyscy chcemy pomóc naszym sąsiadom. Oczywiście ta pomoc jest jak najbardziej wskazana i chcemy, ja jako wójt i myślę, że moi pracownicy, jak i dzisiaj miałem spotkanie z sołtysami, z organizacjami pozarządowymi, wszyscy chcemy zadbać o to, aby ta pomoc była zaplanowana i nie odpowiadała na najpilniejsze potrzeby. Oczywiście mamy w tym obszarze działania rządu, praktycznie co dzień mamy wideokonferencje z władzami pana wojewody i dowiadujemy się o tej zmieniającej się sytuacji. Już dzisiaj nie tylko Ukraińcy, ale bardzo dużo, to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przekroczyli nasze granice i rząd podejmuje bardzo szybko działania dotyczące prawa, dotyczące wspierania tych osób, dotyczące tego, jak nimi się zajmować. Oczywiście w naszej gminie też zostały podjęte takie działania ad hoc, osoby prywatne, stowarzyszenia, ale także sołectwa i świetlice dokonały już pewnych takich akcji dotyczących zbiórki potrzeb, które słyszymy w telewizji, jakie są oczekiwania, żeby te osoby wesprzeć. Dzisiaj już wiemy, że ta sytuacja, która powodowała ta wojna za naszą wschodnią granicą, powodowała wiele perturbacji w naszym kraju. Dzisiaj my jesteśmy w obszarze tego, że nie mamy paliwa, nie mamy ropy, benzyny na naszych stacjach, było jakieś zamieszanie. Z informacji od moich kolegów, którzy byli na granicy z Ukrainą, jest tam też takie duże zamieszanie, tam trudno dojechać, trudno pewne rzeczy przekazać. No pomoc stąd, chcemy, aby nasza pomoc była kierowana tu na miejscu z Inowrocławia. Pan wojewoda i rząd podjął działania dotyczące pewnego schematu działań, zbierania odpowiednich rzeczy, które są potrzebne dla Ukraińców. Na naszej stronie będzie taka informacja, myślę, że już może nawet jest, internetowa, dotycząca tego w pięciu obszarów, w których chcielibyśmy, aby te rzeczy były zbierane. Ta zbiórka dotycząca odzieży, dotycząca środków czystości, dotycząca żywności, dotycząca takich rzeczy jak baterie, latarki, pierwsza pomoc, apteczki, ale także dotycząca środków przeciwbólowych, środków medycznych, które można kupić bez recepty. W jaki sposób możemy to zbierać, klasyfikować, pakować po to, żeby nasz rząd ad hoc mógł to wysyłać w konwojach rządowych, bo już dzisiaj wjazd na Ukrainę jest niemożliwy przez osoby prywatne. I myślę, że taką informację przekażemy. Najważniejsze jest to, że rząd prosi, żeby to były rzeczy nowe, lekarstwa, które są nie na receptę, głównie chodzi o lekarstwa przeciwbólowe, o patronki, więc tutaj się w to włączymy i myślę, że czekamy na jeszcze inne wskazania, działania, jutro mamy odprawę u pana wojewody, jutro mamy też odprawę u pani starosty. Tu wspólnie dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że na naszym terenie pracują ludzie z Ukrainy, osoby z Ukrainy. Wiemy już od naszych pracodawców, że część mężczyzn powróciła na Ukrainę walcząc za nią, a część osób pozostała, chce ściągnąć swoje rodziny, którzy uciekają z Ukrainy, z obszaru wojny i chcemy właśnie tą pomoc skierować do tych osób, które do nas będziemy mogli zająć. Tu wspólnie podjęliśmy decyzję, będziemy w naszym, na jednego z naszych przedsiębiorców, na który posiada miejsca noclegowe i całe takie zaplecze, w którym możemy te rodziny przyjąć. Mamy na chwilę obecną zarezerwowane około 16 łóżek.
jutro mam spotkanie z tym pracodawcą, to da nam na miarę tych rodzin, które już są albo na terenie Polski, albo mogą dojechać i chcemy jak gdyby te osoby wesprzeć. Informacje, które mamy, będziemy mogli ze środków gminnych opłacić wszystkie koszty pobytu tej grupy w tym czasie, kiedy mamy nadzieję, że ta wojna szybko się zakończy, ten obszar ich niepokoju, ich niebytu zostanie uspokojony. I wtedy myślę, że będziemy już konkretnie mówili o jakiej pomocy, o jaką pomoc będziemy się do Państwa zwracać. Bo oczywiście te wszystkie, jak to Państwo, chcemy też uruchomić konto bankowe, gdzie będzie można wpłacać darowizny finansowe na to, co możemy przekazać. Z tego względu, że przemyśleliśmy to, że dzisiaj robienie zakupów u nas w Wrocławiu, zbieranie wody, trwałej żywności, środków płatunkowych i później ich transport na Ukrainę, myślę, że będzie o wiele bardziej kosztowny niż przekazanie środków tam już na granicę do służb tamtych wojewodów, do naszych kolegów samorządowców, którzy mogą tam na miejscu te rzeczy kupić. Będzie się to bez transportu. Te informacje będą na bieżąco, będą Państwo dostawali informacje na naszej stronie, ale myślę też poprzez SMS-y, które będziemy kierować w ramach naszego systemu informacyjnego. Myślę, że tutaj trzeba na chwilę obecną bardzo mocno podziękować wszystkim Polakom za to wsparcie. Myślę, że widzimy, otworzyliśmy nasze serca i nasze portfele, nasze domy. Oczywiście też będzie możliwość, ogłosimy możliwość zgłaszania, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przyjąć do swojego domu kogoś na jakiś czas, podjąć, zająć się tą osobą, utrzymać ją. W chwili obecnej z informacji rządowych nie ma informacji dotyczącej tego, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby, które przyjmą takie osoby na swoje na agroturystykę, do swoich mieszkań, żeby ewentualnie rząd zwracał za to środki finansowe. Ale to nie znaczy, że pan Weder powiedział, że to będzie niemożliwe. Na razie nad tym planują. Sytuacja jest tak dynamiczna. To są tu już dziesiątki tysięcy osób, które są już w kraju, dotarły do nas, są bezradne, są w zupełnie obcym kraju. Nam się wydaje, że mówimy w tym samym języku, że znamy się, że tak blisko jesteśmy. Na naszej stronie w chwili obecnej już jest informacja dotycząca kontaktu, kto z naszego urzędu tak bezpośrednio się będzie zajmował osobami, które chciałyby przyjąć kogoś z Ukrainy do domu. Później będziemy szukać dla nich pracy, utrzymania. To jest pan Piotr Woźniak, telefon 603 869 376 i mail piotr.woźniak@gminainowroclaw.eu. Bardzo prosimy, jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem osób, które przyjadą do nas z Ukrainy, które ewentualnie Urząd Wojewódzki i ośrodki recepcyjne będą kierowały możliwość zakwaterowania, przyjęcia, podjęcia. Chcemy, aby te osoby, które będziemy chcieli tu przyjąć na te co najmniej pół roku, byłyby i będą chciały u nas pozostać, żeby znaleźć dla nich mieszkania, pracę, zająć się ich dziećmi. I to nam umożliwia wydatkowanie środków finansowych z budżetu gminy. Myślę, że już dziś okazujemy solidarność tym wszystkim osobom z tamtej strony granicy, które tak zostały brutalnie zaatakowane przez Rosję. Myślę, że w tych dzisiejszych czasach, w XXI wieku, tyle lat po II wojnie światowej, tak strasznej, znowu ktoś tam przeżywa taką katastrofę, taką tragedię. Dzisiaj mieliśmy telefon od osoby bezradnej, która znalazła się w Inowrocławiu, poprzez osobę zupełnie z innej strony, była z Buzka-Zdroju, dzwoniła do nas o pomoc, o jakikolwiek kontakt, żeby się nią zająć. Nawet nie wiedziała, nie była w stanie określić, gdzie jest w Inowrocławiu. Więc tego typu problemy mamy dzisiaj i myślę, że dzisiaj wykazujemy wielką empatię, wielkie zrozumienie i taką otwartość. I za to już dzisiaj z góry dziękuję i za te wszystkie akcje, które się odbyły. Będziemy ciągle Państwa na bieżąco informować o tym, co możemy zrobić, jakie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Te informacje będą na naszej stronie. Ale to nie jest ostatnia akcja, gdzie otworzyliśmy my jako Polacy serca. Bym poprosił naszą szefową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Agatę, żeby nam przekazała informacje
o tym, jak ta nasza akcja grania dla okulistyki dziecięcej u nas się zakończyła. Bardzo proszę, Agatę. Będzie plansza? Czy nie będzie? O tym, że potrafimy pomagać, przekonali się wszyscy, którzy obserwowali nasze działania związane z organizacją i z przeprowadzeniem 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezy są już za nami, rozliczenie również. Przed nami koncert wdzięczności dla organizatorów, również apele wdzięczności dla wolontariuszy. Natomiast ja już dzisiaj chciałabym przekazać Państwu podsumowanie, wszystkie związane z tym informacje, a także wyrazić szczere podziękowania konkretnym osobom, bez których żadna z tych inicjatyw nie mogłaby zaistnieć. Najważniejszą informacją podsumowującą jest fakt, że ze wszystkich zbiórek udało nam się zebrać 87 520 zł i 44 grosze. Kwota ta została przekazana na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Na tę zbiórkę złożyły się poszczególne działania. Tutaj szczególne podziękowania dla wolontariuszy, którzy pomimo fatalnej pogody włożyli ogromny trud i determinację w kwestowanie na ulicach gminy, miasta i okolic. Kwota zebrana przez wolontariuszy w puszkach to 22 891 zł i 67 groszy. Swój wkład włożyli również lokalni przedsiębiorcy, a także szkoły i świetlice gminne, ustawiając od połowy grudnia na swoim terenie puszki stacjonarne. Dzięki ich przychylności z tej formy zbiórki uzyskaliśmy kwotę 53 841,74 zł, przy czym ta suma uwzględnia również kwoty z licytacji, które wpływały podczas imprez finałowych w trzech szkołach, w Turzanach, Jaksicach, Tupadłach i Wujewie. Pozostałych wpłat dokonano na subkonto sztabu do e-skarbonki i po zakończeniu licytacji internetowych i wpłaty online w sumie wynosiły kwotę 10 787 zł i 3 grosze. W tym miejscu szczególne podziękowania należą się osobom zaangażowanym w liczenie przekazywanych środków, przede wszystkim panu Dawidowi Gotówce, który z pełnym zaangażowaniem przewodniczył i koordynował pracę komisji liczącej. Jeżeli chodzi o organizację imprez, nie sposób nie wymienić osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację, w tym pani Bernadecie Kołodziejskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Władysława Broniewskiego w Jaksicach, pani Agnieszce Mizura, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Turzanach, panu Andrzejowi Bogdanowiczowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Rodu Piastów w Tupadłach, za pomoc w przygotowaniu i koordynacji imprez, które odbyły się w dniu finału, a także pani Beacie Baranowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Polskich Olimpijczyków w Górze, pani Joannie Teper, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, pani Katarzynie Stachowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia Mikołaja Kopernika w Słowęcinku, za prowadzenie zbiórek stacjonarnych i koordynację wolontariuszy związanych ze środowiskiem szkolnym, zarówno w fazie początkowej przyjmowania zgłoszeń, jak i tej realizacyjnej, kiedy wolontariusze już przystępowali do działania. Na ręce pani Lidii Staszak, dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław, Akademia Przedszkolaka, składamy również podziękowania dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Jaksicach, Górze, Turzanach, Orłowie, Tupadłach i Słowęcinku za przeprowadzenie wszystkich zabaw na poczet prowadzonej zbiórki, a także za przygotowanie występów artystycznych wraz z dziećmi, które odbyły się na organizowanych imprezach. Dziękujemy również rodzicom, szczególnie Radzie Rodziców przy każdej ze szkół, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom szkół na terenie gminy za poświęcony czas, zaangażowanie i konstruktywną współpracę podczas realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
jeżeli chodzi o poszczególne imprezy finałowe w Turzanach, Jaksicach i Tupadłach i Łojewie, które pomimo obostrzeń cieszyły się ogromną aktywnością i zainteresowaniem, należy tutaj wymienić panie Martę Polewską i Sylwię Skowrońską, które wzięły na siebie ciężar prowadzenia imprezy w Jaksicach, a także pana Waldemara Trzyckiego, który podjął się roli prowadzącego w Turzanach. Dziękujemy również panu Filipowi Klameckiemu, panu Mariuszowi Berkowskiemu i firmie Aver Event dbającym o nagłośnienie i szatę muzyczną, a także pani Paulinie Kapeli i Bartoszowi Goliwąsowi za profesjonalny reportaż zdjęciowy, którym dysponujemy. Przyjrzyjmy się wydarzeniom, przeżyjmy jeszcze raz na filmie, który posiadamy.
wyjątkową atmosferę na wszystkich salach stworzyły osoby występujące, te, które przygotowywały kiermasze i licytujący, którzy bardzo sprawnie i bardzo chętnie przeznaczali własne prywatne środki na zakup oferowanych gadżetów. W przygotowanie stoisk kiermaszowych włączyły się Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Pławinie, Cieślinie i Sławęcinku, KGW Gnojno, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach, Sołectwo Jacewo, Sołectwo Olszewice, Sołectwo Słońsko, Koło Gospodyń Wiejskich w Komaszycach, Dziennicach, Olszewicach, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, KGW i Świetlica Wiejska w Tupadłach, KGW Krusze Razem, KGW i Świetlica Wiejska w Kruszy Podlotowej. Jeszcze raz dziękujemy również występującym na scenie, a wśród nich możemy wymienić Kłopocian, zespół folklorystyczny, Klub Seniora Łojewianie, Martynę Golał i Julię Mikołajską w pokazie tańca dancehall, zespół The Losers, samorządowy przedszkola gminy Inowrocław, zespół Musical Rainbow z Kujawskiego Centrum Kultury, uczniowie szkoły podstawowej w Turzanach, Kruszowianki, zespół folklorystyczny, Nie ma weny, zespół działający przy przystani ZHR, solistki Zuzanna Suszyńska, Anita Sochacka i Jarosław Rojanek, zespół piosenki turystycznej i poezji śpiewanej Peron Wędrowny, uczniowie szkół podstawowych w Jaksicach i Orłowie, a także pokaz sztuki walk karate Kugi Shinkan, Jerozolima Dance Challenge dla WOŚP, a także grupa taneczna ze Świetlicy w Gnojnie i uczestnicy tańca zumby, które na co dzień ćwiczą taniec, zaszczyciły swoim pokazem i zaprosiły wszystkich obecnych do wspólnej zabawy. Gośćmi specjalnymi byli w Łojewie Dariusz Osiński, a w Tupadłach Julia Szymczak. Licytacje prowadzone były ze zbiórek gadżetów przekazanych przez mieszkańców, a także przez firmę, za co szczególnie dziękujemy. Wśród nich możemy wymienić firmy zarówno lokalne, jak i te dalsze. W pierwszej kolejności dziękujemy panu Tadeuszowi Kacprzakowi, wójtowi gminy Inowrocław, za wsparcie finansowe i organizacyjne realizowane inicjatywy. A kolejne podziękowania przekazujemy na ręce firm i organizacji wymienianych w kolejności alfabetycznej: Agroduo Dziennice, Agromet Gopło, AMT Tarna Sklep Ogrodniczy, Aspekt Express Magdalena Wolewińska i Zdzisław Wichłacz, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Barbara Luix, Biały Oleander Fotografii Daria Klimczuk, DJ Dankos, Estetika Zakład Fryzjerski, Florin Hurtownia Kwiatów Ciętych, Goplanie Morsy Kruszwica, Grupa A3F Inowrocław, Grupa Handlowa Wędliny Od Zawsze, Jota Jabłońska Biżuteria, Komrol Kobylniki, Katarzyna Kachel Fotografia, Klub Motocyklowy RCI, Mania Flowers Kwiaciarnia, Manufaktura Lodów, Marianna Wojdan Zakład Fryzjerski, Stajnia Morgan Balczewo, Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arendt, Natalia Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny, Olmat w Kruszwicy, Okser Dorota Włodarczyk Klub Jeździecki, Petra Druk, Wojciech Wacielewski, Piekarnia Piekuś Inowrocław, Restauracja Studencka Inowrocław, Prasłowiański Gaj, przepraszam, Łojewo, Elżbieta i Zenon Lewandowscy, Pszczeli Dar Natalia Kosińska, Studio Tańca Adama Bożenckiego, Tap Carpet Czyszczenie i Pielęgnacja, Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński, W Dobrym Stylu Rękodzieło i Dekoracje Ślubne w Konecku, Wspaniała Odnowa Daria Lewandowska, Wulkan Anna Ogrodniczek. Dalej wymieniając: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach, Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Klub Seniora Łojewianie, Koło Gospodyń Wiejskich Pławin, Krusze Razem, Świetlica Wiejska w Kruszy Podlotowej, KGW w Latkowie, KGW i Świetlica Wiejska w Tupadłach, Spółdzielnia Socjalna Wigor, Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR Inowrocław Mątwy. Dziękujemy również sponsorom indywidualnym: pani Magdalenie Łośko, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pani Elżbiecie Pieniewskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Wiesławie Pawłowskiej, staroście powiatu inowrocławskiego, panu Krzysztofowi Kołtuńskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Inowrocław, pani Magdalenie Dąbrowskiej, zastępcy wójta gminy Inowrocław, pani Grażynie Zaręba, sekretarzowi gminy Inowrocław, pani Aldonie Sulinowskiej, skarbnikowi gminy Inowrocław, a także państwu Alinie Kośce, Irenie Trybule, Krzysztofowi Kaziorowi, Krzysztofowi Paterowi, radnym gminy Inowrocław, pani Karolinie Bartkowskiej, Zbigniewowi Belzyt, Monice Dębczyńskiej, Barbarze Frejgant, Justynie Fac,
Katarzynie Gregowskiej, Lucynie Kaleta, Marcie Kanarek, Stanisławowi Konkolewskiemu, Jagodzie Klimas, Helenie Kłosowskiej, Wiesławie Kubiak, Magdalenie Ławińskiej, Ryszardowi Morzyńskiemu, Helenie Olszewskiej, Daruszowi Osińskiemu, Joannie Pietrzak, Patrycji Pietrzak, Izabeli Pytel, Magdalenie Przybylskiej, Klaudii Pułaczewskiej, Marcinowi Rychłowskiemu, Lidii Sutor, Joannie Teper, Katarzynie Tomczyk, Krzysztofowi Szubarga, Julii Szymczak, Agnieszce Świątek, Zdzisławowi Wichłacz i pani Izabeli Wierzbickiej Jagiełło. Jak sami Państwo widzą, osób jest bardzo wiele. To wszystko przeważyło o świetnym wyniku, fantastycznej współpracy i na pewno bardzo silnej perspektywie na przyszły rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Agata, szefowa naszego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny jubileuszowy 30. finał za nami i myślę, że hasłem tego finału było przejrzyj na oczy. Jako wspólnota, jako osoby działające, wspierające innych, pokazaliśmy, że nie tylko przejrzeliśmy na oczy, ale też pokazaliśmy nasze gorące serca i cieszę się, tak jak napisałem w komentarzu, że w naszej gminie pokazaliśmy, narodziły się nowe, gorące serca, skłonne pomagać innym i to jest ważne. To jest ważne, żebyśmy ten entuzjazm w pomaganiu innym, słabszym, nigdy nie zagasł. Dziękuję bardzo. Siema. Zapraszamy za rok. Jest pytanie, więc w tym czasie tu będzie zmiana moich partnerów do rozmowy, bo zaraz pani dyrektor Wiesława Wantajch przekaże państwu szereg informacji. Jest pytanie, panie wójcie, czy świetlice albo sale gimnastyczne gminnych szkół mogą być zaadoptowane tymczasowo na miejsca noclegowe? Rozpatruje się też taką ewentualność. Łukasz zadał takie pytanie. Nasza gmina nie posiada miejsc noclegowych typu hoteli, jakichś obiektów, w których można przenocować. Jeżeli chodzi o te obiekty dotyczące świetlic czy sal gimnastycznych, no muszą być pewne spełnione warunki dotyczące pobytu i zakwaterowania tych osób, jeżeli byłoby to coś na dłużej. W związku z powyższym dzisiaj mówimy o tych miejscach, które mają takie funkcje, nazwijmy to hotelowe, w których można przenocować, w których można odpocząć, w których przede wszystkim można się umyć i te wszystkie czynności swojej higieny mieć zapewnione, żeby oprócz tego strachu, tej niepewności też mieć ten spokój pobytu. Oczywiście rozmawialiśmy dzisiaj z panem wojewodą na ten temat, podnosiliśmy ten temat, że też takie obiekty mamy, ponieważ sytuacja jest bardzo zmienna, szybka, dynamiczna. Jak już powiedziałem, mamy dane, że to są dziesiątki tysięcy osób, które przekroczyły granicę i przesuwają się w głąb naszego kraju. W momencie myślę, że jeżeli ta fala przekroczy, to możliwość zagospodarowania tych miejsc noclegowych zgłoszonych przez różnego rodzaju instytucje w naszym kraju, rząd podejmie decyzję o tym, żebyśmy też podjęli decyzję o tym, żeby takie obiekty przygotowywać. Patrzymy, bierzemy pod rozwagę przy naszych strażnicach OSP, przy naszych niektórych salach gimnastycznych mamy takie warunki związane z tym, że są natryski, są możliwości związane z zachowaniem takiej higieny. Jeżeli trzeba będzie użyć takich tych lokali na coś takiego przesiadkowego, jak ja to mówię, coś na tymczasowego, to ten bardzo krótki pobyt, myślę, że takie działania podejmiemy i to rozważamy. I rząd też myśli o tym, żeby takie działania, samorządy takie działania zostały podjęte. To tyle odpowiedzi dla Łukasza. Bardzo proszę panią dyrektor o informację o tym, co w naszych świetlicach i w terenie. Dobry wieczór Państwu. Ci z Państwa, którzy obserwują naszą stronę internetową gminną, widzą, jak wiele dzieje się w naszych świetlicach, jak aktywne są panie prowadzące zajęcia. Niemniej jednak chcielibyśmy poprosić Państwa, może ktoś chciałby się tutaj też przyłączyć do tego grona pań animatorek lokalnych i panów animatorów. Szukamy obecnie osób prowadzących świetlice w Jaksicach i w Łąkocinie. W Jaksicach zaplanowany jest to wymiar 20 godzin tygodniowo, w Łąkocinie 6 godzin tygodniowo, więc gdyby ktoś z Państwa szukał dodatkowej pracy albo znał kogoś, kto ma takie predyspozycje i czułby się gotowy do tego, by podjąć na razie na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy, takie wyzwanie, to serdecznie prosimy o kontakt z naszym Wydziałem Komunikacji i Spraw Społecznych. Też na stronie internetowej gminy jest ogłoszenie o poszukiwaniu tych animatorów lokalnych.
Więc serdecznie zapraszam jakby do współpracy, do przekazywania. Może akurat ktoś szuka takiej dodatkowej pracy. To jest praca głównie popołudniami, ale też weekendy, ponieważ no nasze świetlice, ich jakby godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb jakby społeczności lokalnej. Tak? To w zależności od tego, jak w danej miejscowości, czy ze świetlicy korzystają dzieci, czy młodzież, czy osoby dorosłe, często też jest tak, że to seniorzy są głównymi jakby uczestnikami tych zajęć, świetlicowych, więc jak najbardziej tutaj jakby zapraszamy do zgłaszania się potencjalnych kandydatów. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to nasi seniorzy w gminie Inowrocław jakby dość tak szeroko ogarniamy taką opieką czy współpracą grupę naszych seniorów. W tej chwili głównie te projekty prowadzi Spółdzielnia Socjalna Wigor i kończymy jakby drugą edycję projektu Z Wigorem w Lepsze Jutro. Nadal trwa trzecia edycja projektu i w tej chwili mamy aktywnych seniorów w Sławęcinku, Gnojnie, Kłopocie, Orłowie, Łojewie, Górze, Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Duchownej i w Tupadłach. Wczoraj mieliśmy bal seniora w stylu lat 20. To właśnie jeden z ostatnich elementów tej drugiej edycji Z Wigorem w Lepsze Jutro. Czeka nas jeszcze wyjazd z seniorami do Bydgoszczy, do Filharmonii Pomorskiej. Udało się Spółdzielni Socjalnej Wigor pozyskać jeszcze w samej tej końcówce, tutaj widzicie Państwo na zdjęciu Z Wigorem w Lepsze Jutro, właśnie wycieczka pięciu klubów, mobilnych klubów seniora do Torunia. To też taka lutowa nasza wyprawa. Seniorzy piekli pierniki, byli na takich warsztatach. Poza tym byli w teatrze, na sztuce Szalone Nożyczki. Zjedliśmy też wspólnie posiłek, więc to takie prawie całodniowa wyprawa do Torunia. I tak jak mówiłam, szykujemy się do tej czwartej edycji Z Wigorem w Lepsze Jutro. Udało nam się pozyskać środki na funkcjonowanie czterech klubów seniora. Będą to kluby w Cieślinie, Sławęcinku, Komaszycach i Miechowicach. I tutaj wyjątkowo, bo zazwyczaj jest tak w projektach unijnych, że każda edycja to nowi uczestnicy. Bardzo trudno jest pozyskać środki dla tej samej grupy jakby osób po raz drugi. Więc po cyklu dwuletnim Z Wigorem w Lepsze Jutro 2, część świetlic przechodzi do czwartej edycji i będziemy mieli te cztery grupy, 32 uczestników z drugiej edycji i 8 osób jakby nowych. I tutaj już w marcu rozpoczynamy kolejne zajęcia. Seniorzy będą mieli zajęcia komputerowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty takie animacyjne, kulturalne, więc to wszystko jakby dostosowane do potrzeb, oczekiwań naszych seniorów. Cieszymy się, że nasi seniorzy są tak aktywni. Oczywiście oprócz tych klubów seniora działa też Dzienny Dom Senior Plus w Żalinowie. Tam mamy 20 seniorów, którzy 5 razy w tygodniu jakby korzystają z tej oferty, otrzymują i 3 posiłki dziennie i są dowożeni i odwożeni z domu. Natomiast kluby seniora różnią się tym, że tutaj seniorzy spotykają się w przypadku klubów raz w tygodniu na 4 godziny lekcyjne w swoich jakby rodzimych miejscowościach. Pojedyncze osoby tylko przejeżdżają z jednego sołectwa do drugiego. Także łącznie jakby Spółdzielnia Socjalna Wigor obejmuje swoim wsparciem 160 seniorów z naszej gminy, więc jest to dość pokaźna grupa i tak jak to wczoraj seniorzy podkreślali na tym naszym balu, że oni już sobie bez Wigoru i bez tych swoich cotygodniowych spotkań nie wyobrażają funkcjonowania takiego codziennego. Kolejna rzecz, którą chciałabym dzisiaj jakby przedstawić, to kiermasz wielkanocny. Zapewne Państwo pamiętają, sprzed czasów pandemii mieliśmy takie coroczne kiermasze wielkanocne w niedzielę palmową przed Urzędem Gminy. Ponieważ mamy już w naszej gminie 19 kół gospodyń wiejskich. Bardzo cieszymy się z tej aktywności, że w ubiegłym roku te koła gospodyń wiejskich niemal jak grzyby po deszczu powyrastały, że nasze, bo to głównie panie, są też panowie jako członkowie tych kół, są tak aktywne, są tak prężne, są tak przedsiębiorcze. I w związku z tym, że tych kół jest tak dużo i też mamy aktywne szkoły, przedszkole samorządowe z oddziałami, są poza kołami gospodyń wiejskich też
inne stowarzyszenia. Rozszerzamy tę formułę coroczną kiermaszu wielkanocnego i w tym roku kiermasz nie będzie, to tylko te 14 namiotów jakby tutaj przed budynkiem Urzędu Gminy, ale też chcemy zarezerwować cały parking za Urzędem Gminy. Dzisiaj na spotkaniu z sołtysami przedstawialiśmy szczegóły, jakby zasady współpracy. W każdym razie no, najważniejsze takie jest, najważniejsza informacja to ta, że do 10 marca z referatem i z Wydziałem Komunikacji i Spraw Społecznych należy się skontaktować i zgłosić chęć jakby uczestniczenia w tym kiermaszu. Będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo się zgłoszą. To będzie taka okazja do promocji, do przedstawienia swojego stowarzyszenia, koła, sołectwa. Także my już tutaj szykujemy, myślimy. Na pewno atrakcją dużą podczas tego kiermaszu będzie występ grupy przedszkolnej z naszego przedszkola samorządowego i zaszczycą nas też swoim występem kłopocianie. Także tak wygląda kiermasz wielkanocny. Dodatkowa taka rzecz, która jakby pierwszy raz będzie podczas kiermaszu się zadzieje, to organizujemy konkurs dla świetlic wiejskich, tych dzieci, które uczęszczają do świetlic wiejskich. Chcemy wybrać najpiękniejszy stroik wielkanocny z elementami kujawskimi. Po środzie Popielcowej ukaże się na naszej stronie regulamin szczegółowy. Też paniom opiekunkom świetlic prześlemy ten regulamin, tak żeby te osoby, te dzieci, te grupy świetlicowe, które chcą się włączyć, zaprezentowały się podczas kiermaszu wielkanocnego. Kolejny temat to temat sołtysiady. To jest impreza, którą po raz pierwszy organizujemy w naszej gminie. I mamy dla Państwa taką propozycję, żebyśmy, jakby my chcemy podzielić nasze sołectwo na trzy grupy sołectw. Nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, czy wszystkie sołectwa się włączą, bo tutaj niektórzy sołtysi jeszcze rozważają, czy będzie tutaj reprezentacja danego sołectwa podczas sołtysiady. Ta sołtysiada będzie miała takie jakby cztery etapy. Pierwszy etap to 28 maja spotkanie w Żalinowie i na to spotkanie chcielibyśmy zaprosić sołectwa Batkowo, Piotrkowice, Żalinowo, Krusza Duchowna i Zamkowa, Tupadły, Sikorowo, Miechowice i Łojewo. Kolejna grupa sołectw to sołectwa, które będą rywalizowały z sobą w Jaksicach. I będzie to sołectwo Cieślin, Sławęcinek, Radłówek, Pławin, Jaksice, Gnojno, Orłowo, Czyste i Kłopot. I ostatnia grupa, ostatnia w sensie tej kolejności, ostatnia w sensie kolejności, ale nie ostatnia, że będą ostatnie w sołtysiadzie. Latkowo, Słońsko, Jacewo, Olszewice, Marcinkowo, Komaszyce, Trzaski, Góra i Łąkocin. I to będzie spotkanie 11 czerwca. I teraz z każdej tych trzech grup sołectw wyjdzie jakby do finału sołtysiady, wyjdą dwa sołectwa. Więc na finale finałów 20 sierpnia spotkamy się w Pławinie i tam będzie sześć finałowych sołectw rywalizowało z sobą właśnie o zwycięstwo w sołtysiadzie 2022. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Chcemy, by każde sołectwo reprezentowane było przez trzy osoby dorosłe. Do Wielkanocy podamy sołtysom listę konkursów, tak byście się Państwo mogli przygotować, poćwiczyć, tak by te konkurencje przebiegały nam sprawnie. Więc tutaj będziemy przez sołtysów przekazywali te informacje i też to panowie i panie sołtysi będą jakby układali listę uczestników i to jakby będzie po stronie państwa. I już tutaj zaczęłam wspominać o dożynkach, więc po kilkuletniej przerwie organizujemy dożynki gminne w Pławinie i to 20 sierpnia jakby odbędą się te dożynki. Plan dożynek jest taki, że zaczynają się one mszą świętą o godzinie 15:00. Po niej nastąpi obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Kłopocianie. Po tym obrzędzie dożynkowym wspomniany finał sołtysiady.
O 19 mamy koncert zespołu Enej. Udało nam się, już jesteśmy na etapie takim, że podpisaliśmy umowę z zespołem, więc tutaj już jesteśmy pewni, że gwiazda wystąpi. A po koncercie zespołu Enej chcielibyśmy Państwa zaprosić do zabawy tanecznej, która potrwa do północy. I podczas dożynek będzie też taka okazja, że chętne sołectwa, te, które jakby wyrażą taką wolę, na wrześniowym spotkaniu były to wszystkie sołectwa, zobaczymy teraz po tym pół roku, czy nadal jakby wszystkie sołectwa są chętne, by każde sołectwo przygotowało swój jakby w wyznaczonym namiocie poczęstunek dla uczestników dożynek. Niebawem spotkamy się już w takim gronie, w takim zespole jakby roboczym i omówimy sobie szczegóły, tak żeby się menu nie powtarzało i tak dalej, żebyśmy tutaj pełen mieli taką współpracę. Mamy nadzieję, że jak najwięcej sołectw weźmie udział w tych dożynkach, że będzie to taka okazja też do promocji danego sołectwa, do współpracy, do poznania się. Przybywa nam mieszkańców, więc chcielibyśmy, żeby jakby łączyły nas te więzi takie lokalne, żebyśmy się poznawali, wspólnie bawili, miło spędzali czas i byli taką społecznością lokalną zintegrowaną. Na tym nam bardzo zależy, więc serdecznie zapraszamy KGW, stowarzyszenia do współpracy z radami sołeckimi, do przekonania, że warto wziąć udział w tych dożynkach, bo takie było założenie, że po prostu cała gmina 20 sierpnia bawi się wspólnie, świętuje zakończenie żniw podczas tych dożynek gminnych. Mamy nadzieję, że zespół Enej jakby odpowie na Państwa oczekiwania, że będzie to dobra zabawa. My dołożymy wszelkich starań, by tak było, by wszystko było jakby dopięte na ostatni guzik. Z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Pani Dyrektor za ten garść informacji o tym. Oczywiście na naszej stronie pojawi się kalendarz wszystkich imprez zaplanowanych na ten rok przez Wydział Pani Dyrektor, w których będą przypomniane informacje, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale też inne wydarzenia, które do tej pory już były w tradycji naszej gminy, odbywają się. To już będzie mieli taki trwały kalendarz, w którym będą te imprezy. Praktycznie co miesiąc mamy jakieś wydarzenia, łącznie z zawodami, z rzeźbieniu piłami, z biennale malarskim, z imprezami dotyczącymi piłki siatkowej, tenisa stołowego. Myślę, że te wszystkie informacje znajdą Państwo w naszym kalendarzu wydarzeń i imprez, które chcemy wspólnie tu z Państwem zorganizować. Dziękuję bardzo i tak jak powiedziała Pani Dyrektor, zapraszamy do włączenia się, przede wszystkim do udziału, abyśmy się wzajemnie integrowali i pewną tą tradycję związaną ze wspólną pracą, ale też ze wspólnym świętowaniem tego, co się zdarzy wokół nas. I myślę, że te dożynki po tej dłuższej przerwie będą też taką okazją do wielkiego podziękowania rolnikom, ale też do pokazania, że potrafimy się wspólnie bawić. Tak zorganizowaliśmy, że te popołudnie w sobotę 20 sierpnia było dla Państwa przyjemne, pożyteczne, a przede wszystkim łączyło się z dobrą zabawą i z podziękowaniem. Dziękuję Pani Dyrektor. Myślę, że dziś, teraz jakaś garść informacji dotyczących tego, co nas czeka. Od jutra, 1 marca, zgodnie z zarządzeniem premiera, nie to, że kończy się pandemia, ale urzędy będą dla Państwa otwarte. Nasz urząd zawsze był dla Państwa otwarty. Niektóre tam informacje rozprzestrzeniane na różnych spotkaniach lub w internecie. Państwo mają dostęp do urzędu, zawsze był ten dostęp i będzie tak samo. Nikt nie zdjął z nas zasad pandemii, dotyczących dystansu, maseczek i tego typu zabezpieczeń, więc od jutra zmieni się tylko tyle, że oczywiście będzie można wejść do urzędu, być przyjętym przez naszego pracownika. Jak do tej pory ten temat był rozwiązywany na poziomie parteru. Oczywiście osoby, które będą chciały zacząć sprawę, a będzie to związane z pewną kolejką, z pewną kolejnością, będziemy zapisywali. Dotyczy to zarówno działań w obszarze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też Urzędu Stanu Cywilnego i typu działań na przykład w obszarze wydawania dowodów osobistych, żebyśmy nie komasowali się, nie stali w tym korytarzu, żeby ten dystans był zachowany, więc te
tak do tej pory będziemy umożliwiać to wszystko, żebyśmy się czuli bezpiecznie, ale też jak zwykle obsłużeni przez pracowników urzędu. Zanim do części, że tak się powiem, troszkę artystycznej na koniec naszego dzisiejszego spotkania, to chcę Państwu poinformować, że oczywiście, tak jak mówiłem na poprzednim spotkaniu, wszystkie te inicjatywy, które znalazły się w naszym budżecie, dotyczące działań rządu dla samorządów, nasze wnioski zostały złożone w ramach Polskiego Ładu. Jeżeli chodzi o te główne działania w Polskim Ładzie, to te trzy wnioski dotyczące tych inwestycji w tej największej przedziale do 90 milionów został złożony wniosek na kanalizację miejscowości Jaksicy i okolic do kwoty 10 milionów został złożony wniosek dotyczący rozbudowy szkoły podstawowej w Turzanach. Dotyczy to budowy sali gimnastycznej, dodatkowych pomieszczeń, ale też tak wspomniałem, całego terenu, czyli boiska, ogrodzenia i całej tej infrastruktury podwórza szkolnego. I w ramach wniosku trzeciego został złożony wniosek dotyczący przebudowy, remontu, modernizacji drogi Jaronty-Sikorowo od posterunku, jak my to mówimy, czy od drogi powiatowej w Dulsku. To jest odcinek ponad 1 km takiej drogi polnej, błotnistej, poprzez modernizację drogi przed ponad 20 lat z Jaron do Sikorowa z elementami chodnika i dodatkowego oświetlenia. To też taki wniosek do 5 milionów złotych. W ramach też Polskiego Ładu był nabór w obszarze wiosek PPG-owskich. Złożyliśmy dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczący modernizacji centrum wsi Cieślin, obejmujący zagospodarowanie terenu wokół stawu, terenu zielonego, przygotowanie go do możliwości takiego rekreacyjnego wypoczynku, dla miejsca spotkań dla mieszkańców Cieślin i okolic, ale też takiej infrastruktury wewnątrz tego osiedla, tej wsi w Cieślinie, dotyczącego przebudowy też i modernizacji tych dróg wewnętrznych. I drugi wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Pławinek. Chcę Państwu też przedstawić, Państwo w zeszłym tygodniu widzieli naszą relację dotyczące spotkania w województwie w obszarze komputerów dla dzieci, byłych pracowników PGR-ów. Otrzymaliśmy wsparcie dla 12 komputerów stacjonarnych, 103 laptopy, czyli w sumie i 5 tabletów. W sumie mamy aż 120 wniosków zaakceptowanych. Formalnie było złożonych 136, po weryfikacji zostało te 120. Mamy do dyspozycji, przygotowujemy w chwili obecnej pewne działania w obszarze zakupów związanych ze sprawą zamówień publicznych. Otrzymaliśmy kwotę 292 500 zł. Każdy z tych elementów, czy to były komputery stacjonarne, czy laptopy, czy tablety, miały pewną formę wartości, którą rząd na to przeznaczył. Mam nadzieję, że w bardzo sposób szybki uda nam się przeprowadzić to postępowanie przetargowe i będziemy mogli w tej procedurze, którą ustalił rząd, przekazać to tym naszym dzieciakom, żeby mogły z nich korzystać właśnie w tym czasie, gdzie jeszcze mamy szkołę zdalną, te zagrożenia, że mogły z tego korzystać. Jest tam pewna procedura dotycząca przekazania, później przejęcia na własność, ale to myślę, że będziemy o tym mówili. I oczywiście też dostaliśmy dofinansowanie w ramach Cyfrowej Polski na dofinansowanie 100 tysięcy, na dofinansowanie dostępności cyfrowej urzędu gminy. To jest działanie rządowe skierowane do urzędów gmin, do samorządów w obszarze dostępności cyfrowej naszych mieszkańców, naszych klientów, naszego urzędu, po to, żebyśmy mogli być lepiej dostępni w sposób cyfrowy, zdalny. Pojawiło się pytanie, Kujawianin, w województwie przyjeżdżony stanął budynek. Jakie będzie jego przeznaczenie? To w ramach wsparcia otrzymanego zarówno z COVID-u, z działań środków COVID-owych, jak i z naszych własnych urzędów, wykształcenia terenu wokół jeziora w Łojewie, powstał budynek, my to nazywamy budynek Osiru.
W tym budynku będzie, w tej większej części, tą dużą bramą, będzie magazyn sprzętu pływającego, czyli zarówno kajaki, jak i rowery wodne. W tej drugiej części mamy całą infrastrukturę związaną z pobytem nad jeziorem, czyli będą szatnie, przebieralnie i natryski, ale też toalety dla osób, oczywiście dla kobiet, dla mężczyzn i dla osób niepełnosprawnych. Ta infrastruktura, myślę, że już będzie funkcjonowała dla Państwa, będzie dostępna po odbiorze przez odpowiednie służby na festynie 2 maja. Mam nadzieję, że będziemy już mogli z tego korzystać. Mam nadzieję też, jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, też będziemy mogli korzystać z tego sprzętu wodnego. To jest kolejny etap zakresowania terenu wokół jeziora w Łojewie w ramach działań związanych z rewitalizacją tej wsi. Główne środki pochodziły z lokalnej grupy działania Czarnoziemna Soli w ramach naszego projektu rewitalizacyjnego, ale także ze strony rządowej od pana wojewody. Dostaliśmy na ten inkubator, który jest pobliżej na działce pobudowany, a także na tą drogę dojazdową od drogi naszej gminnej do jeziora. O dostępności urzędu już powiedziałem. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z sołtysami po wielu miesiącach przerwy związanych z pandemią. Mieliśmy bardzo wiele takich tematów roboczych. To też okazja była do tego, że w marcu mamy kilka uroczystości, w tym święto sołtysa. Więc chcę Państwu poinformować, że w Państwa imieniu, ale także w swoim własnym, bo miałem zaszczyt podziękować naszym sołtysom za służbę, za te działania na rzecz wspólnot, za to, że nie bacząc na różnego rodzaju zagrożenia, realizują swoje zadania zlecone przez wójta, ale też są do Państwa dyspozycji, są wśród Was i myślę, że ta służba jest ważna i też życząc im nie tylko sił, cierpliwości, a przede wszystkim satysfakcji spełnienia tej funkcji, tego zadowolenia zarówno takiego osobistego, jak i takiego społecznego. Ale marzec nam się głównie kojarzy nam samorządowcom z sołtysami, ale myślę, że naszej społeczności lokalnej kojarzy nam się także z tym świętem, różnie nazywanym, ale myślę, że bardzo ważnym dla nas. 8 marca mamy Święto Kobiet, więc już dzisiaj mamy dla Państwa życzenia, dla naszych kobiet, wszystkich z gmin. Bardzo proszę, Panie Macieju, mamy pewną niespodziankę dla wszystkich kobiet. To się czubi, ten się lubi. To się czubi, ten się lubi. Takie jest przysłowie, więc wypada je przypomnieć w tym dniu święta kobiet. Choć czubimy się czasami, lubicie nas przecież. Bo bez dziewczyn strasznie nudno byłoby na świecie. Komu byście pomagali nosić ciężkie siatki? Komu byście przynosili cukierki i kwiatki? Kto by do nas się uśmiechał? Kto by się rumienił? Kto by mówił, nie wypada trzymać rąk w kieszeni? Komu byście fundowali do kina bilety? Nudno byłoby bez kobiet, więc wiwat kobiety!
z przedszkola w górze. Oczywiście przyłączam się do tych życzeń. Wiwat kobiety. Życzę wszystkim naszym paniom, aby były kochane, pożądane, doceniane, zauważane, żeby święto kobiet trwało cały rok, nie tylko 8 marca. 8 marca życzę tego, żeby ten był ten zewnętrzny dowód tego, że was pamiętamy, żeby wasi panowie, partnerzy nie zapomnieli tego dnia być dla was jeszcze bardziej serdeczni niż przez cały rok. Dziękujemy wam za to, bo jak to rok temu, 2 lata temu słyszałem, bez kobiet nie byłoby nas, facetów, bo ktoś nas musiał urodzić. Więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zdrowia, pomyślności, kochania, pożądania, wszystkiego wam życzę. Dostałem informację, że powiedziałem o inwestycjach, ale nie o wszystkich. Chcę powiedzieć, że jesteśmy już na liście, jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Lokalnych, Narodowy Fundusz Rozbudowy Dróg Lokalnych. Zarówno droga w Piotrkowicach, jak i droga w Słońsku dostały dofinansowanie w ramach tego rządowego funduszu. Droga w Piotrkowicach, pierwszy etap, kwotę 511 tysięcy, z tego połowa z funduszu. I droga w Słońsku też dostała dofinansowanie 50%, będą realizowane już w tym roku. Za chwilę ogłaszamy przetargi, żebyśmy mogli te inwestycje jak najszybciej skończyć. Dzieci z przedszkola śpiewały dla kobiet, ale to też mi się przypomniało, że w chwili obecnej, chciałbym przypomnieć, zachęcić wszystkich naszych mieszkańców, młode małżeństwa, które mają dzieci i nie tylko, że w chwili obecnej trwa nabór do naszych szkół, do naszego przedszkola samorządowego. Wszystkie informacje są na stronach zarówno przedszkola, jak i poszczególnych 6 szkół, o zasadach, o tym jak zgłosić, jak ten obowiązek szkolny wypełniać. Zapraszamy. Myślę, jestem przekonany, pewny, że jeżeli chodzi o warunki nauki, o to, co, do czego dzieci mają dostęp w obszarze tego, co daje szkoła, tego, co daje podstawa programowa, ale także tego, z czym mogą się zapoznać w ramach projektów realizowanych przez szkoły i nasz samorząd, mają większy dostęp niż dzieci na pewno w dużych miastach i w Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy do naszych szkół, do naszego przedszkola. Myślę, że wszystko przed nami i dajmy szansę naszym dzieciom, żeby tę edukację zdobywały w naszych szkołach. Minęła godzina 19. Ja serdecznie dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Następne się odbędzie na koniec marca, tuż przed świętami, więc życzę zdrowia i szczepmy się. Dziękuję bardzo.